Witam Was, kochane i kochani, bardzo, bardzo serdecznie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na kolejny, już bodajże piąty, tak mi się wydaje, odcinek z serii Cheap or Chic, która od kilku miesięcy jest raz w miesiącu na moim kanale. Wydaje mi się, że to będzie najkrótszy odcinek z tej serii, którą do tej pory nagrywałam, dlatego że jeszcze ani razu w tym odcinku nie było takiej sytuacji, że ten tańszy produkt, który będę Wam polecać, jest co najmniej tak dobry jak ten dużo droższy, a są tutaj takie aspekty, że mogłabym się pokusić o stwierdzenie, że jest on nawet jeszcze lepszy od tego, wydawało mi się, idealnego produktu z wyższej półki. Tak jak widzicie po opisie, będę dzisiaj porównywać dla Was dwie gąbeczki, choć w międzyczasie podejrzewam, że wspomnę jeszcze o kilku innych, które miałam okazję używać. Z tych tańszych produktów będę Wam dzisiaj pokazywać Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Jest to gąbka, tak jak nazwa wskazuje, naprawdę cudowna. O jej właściwościach zaraz Wam powiem. Jest dostępna w drogeriach w Wielkiej Brytanii, ale też nie tylko. U nas niestety stacjonarnie nie jest dostępna, ale w sklepie internetowym tutaj dają radę. I zarówno możecie znaleźć ją na Allegro, jak i w sklepie kokolita.pl. Jeżeli gdzieś jeszcze ją znajdę, to oczywiście Wam podlinkuję. I cena właśnie w Wielkiej Brytanii to jest około 6 funtów. I też mniej więcej podobną cenę musimy za nią zapłacić po przeliczeniu na złotówki, więc jest to około 30 zł, plus oczywiście koszty wysyłki. Nie jest to mało. Mało, ale jeżeli porównamy do tutaj głównego naszego bohatera, na którym wzorują się już od lat wszystkie firmy, czyli Beauty Blender. Beauty Blender najlepiej moim zdaniem kupować na stronie beautyblender.net.pl, dlatego że macie 100% pewności, że z tej strony kupując go jest oryginalny. Z tym, że nie jestem szczerze mówiąc przekonana, czy po tym filmiku będziecie w ogóle go chciały kupować, czy od razu siupniecie po tą jakże przedziwną, ale naprawdę niesamowicie działającą pomarańczową gąbeczkę. Ten różowy przyjaciel, oryginalny Beauty Blender, możecie kupić na tej stronie, o której Wam przed chwilą powiedziałam, za 79 zł za sztukę. Jest też dostępny w dwupaku, w różnych kolorach. Jest kolor właśnie ten różowy, który widzicie, jest biały, jest czarny. Mi ten różowy nawet się podoba, ale tak jak mówię, są inne kolory. Możecie go kupić również w dwupaku za 119 zł. Jest nieco taniej. Ja też właśnie raz taki zakup poczyniłam. Nigdy nie kupowałam gąbeczki solo, tylko właśnie jak już ją kupowałam, to kupowałam ją właśnie w dwupaku, bo wychodzi taniej. Z tym, że 30 zł kontra 79 zł, wydaje mi się, że jeżeli jest tak ogromna różnica cenowa, to ten Beauty Blender różowy koleś powinien robić coś więcej. Ale zacznę od plusów. I do czego w ogóle te gąbeczki się używa? Gąbeczki, jak widzicie, po zmączeniu, czyli wyściskaniu pod wodą, jakkolwiek ten ruch można nazwać, może mi pomożecie w komentarzach, wymacaniu ich pod wodą, odciskamy je z nadmiaru wody, one rosną właśnie do takich rozmiarów, jak widzicie. Real Techniques jest nieco inaczej zbudowana. Ma tutaj taki płaski dziubek, który początkowo wydawało mi się, że do niczego się nie nadaje. Naprawdę tą stronę tak naprawdę najczęściej nakładam podkład. Tutaj dość ma obły kształt Beauty Blender, obydwa mają czubeczki. Jak widzicie, tutaj już jest nieco zaciągnięty, dlatego że Beauty Blender, ten oryginalny, uważam, że po prostu jest bardziej podatny na urazy. W każdym razie te gąbeczki, jeżeli są zmoczone, używamy je do nakładania podkładu bądź każdych innych kremowych substancji. Jeżeli macie podkład w płynie bądź podkład w kremie, wystarczy lekko po prostu miejsce po miejscu przytykać, to po prostu dociskać tą gąbeczkę z produktem i Wasz makijaż naprawdę zyskuje na lekkości. Mnie to zawsze szokowało, jak to jest możliwe, że niby każdy mówi, że dzięki tym gąbeczkom krycie zwiększa, makijaż jest lżejszy. Przecież to jest po prostu nierealne. Naprawdę to jest możliwe. Nakładając lekki podkład zbliżoną gąbeczką, macie wrażenie, że wasza buzia jest idealna, ale tak naprawdę nie widać na niej ani grama makijażu. Jeżeli macie bardzo ciężki podkład, wtedy ta buzia jakby i tak wygląda dużo, dużo lżej, a podkład jest lepiej wpracowany, lepiej buzia z niej wygląda, to jest po prostu istny cud. Oczywiście możecie tą jakby węższą końcówką wklepywać korektor, czy bazę właśnie na powieki, możecie wklepywać nim róż, nakładać bronzer, naprawdę możecie zrobić z tym wszystko i te gąbeczki są niesamowite. Ale tak jak mówiłam, zawsze mi się wydawało, że jakby w swojej kategorii produktowej Beauty Blender jest najlepszy. Ja miałam dwie jeszcze inne gąbeczki, totalną porażką była gąbeczka z natury, która kosztowała 2,24 zł, a była tak twarda, że po prostu nic się z nią nie dało zrobić i bardzo niemiłe uczucie było jej na twarzy. A drugą gąbeczkę, którą miałam, która była
tańsza, która była super, naprawdę dobrze się sprawdzała. Może nie tak jak Beauty Blender, ale naprawdę dawała radę. Była to gąbeczka z H&M za niecałe chyba 14 czy 15 zł. Niestety ona już nie jest dostępna, więc płakać po niej nie będziemy, skoro mamy jakby lepsze zastępstwo. Jedyny jakby minus, który zauważam w tej gąbeczce, jest taki, że ona nie jest tak miękka jak Beauty Blender. Widzicie, Beauty Blender jest taki bardzo, można go bardzo łatwo ścisnąć, jest bardzo miękki i w kontakcie ze skórą jego tak naprawdę nie czuć. To nakładanie produktu jest bardzo, bardzo przyjemne, a niestety ta gąbeczka z Jelly Techniques, pomimo tego, że też jest miękka, to ona jednak daje takie bardziej, doraźne odczucie i tak naprawdę bardziej ten produkt czuć. Ale to nie jest ani nieprzyjemne, ani jeżeli Wy się malujecie, ani jeżeli malujecie jakieś swoje klientki, to naprawdę nie będzie to przeszkadzać. Ale coś, co sprawia, że Beauty Blender niestety niknie tutaj w konkurencji z gąbeczką Complexion Sponge z Real Techniques, jest to, że ona zdecydowanie wchłania mniej produktu. Musimy być gotowi na to, że niestety te gąbeczki wchłaniają większą ilość produktu, zużywamy większą ilość na przykład podkładu, niż jak gdybyśmy używały solo, podkład nakładały za pomocą na przykład palców. Ale powiem Wam, że tutaj naprawdę widzę, że potrzebuję mniej więcej dwukrotnie więcej podkładu niż nakładałabym palcami. Tak tutaj uważam, że ta ilość jest naprawdę porównywalna, więc pomimo tego, że ten jest droższy i niby może powinien być lepszy, to ja uważam, że ogromne po prostu ukłony dla dziewczyn z kanału Pixiwu, które po prostu wymyśliły tą gąbeczkę. I cena nie jest wysoka, możemy ją zdobyć, nie możecie jej dotknąć, nie możecie jej zobaczyć w jakimś stacjonarnym sklepie, ale myślę, że tyle już recenzji było na YouTube, że w miarę się orientujecie, czego możecie się spodziewać. Ja jestem tą gąbeczką zachwycona i pomimo tego, że Beauty Blendera do tej pory uwielbiałam, choć na początku się nie polubiliśmy, to muszę zaznaczyć, dlatego że ja już pierwszą gąbeczkę miałam 3 lata temu, i tak jakoś nie do końca to było, nie wiem o co mi chodziło, ale do końca to nie było to, czego chciałam. To teraz muszę stwierdzić, że naprawdę absolutnym zwycięzcą tego odcinka jest gąbeczka z Real Techniques, którą Wam bardzo, ale to bardzo serdecznie polecam. Jest po prostu niesamowita, to jaki daje efekt na buzi jest po prostu oszałamiające i jeżeli zawsze denerwuje Was to, że podkład palcami może jest jakoś nierówno roztarty, może się jakoś smuży, może ten efekt nie jest taki jedwabisty, a kiedy nakładacie palcem, właśnie pędzlem, też jakby takie struktura włosia Wam zostaje, to jest coś naprawdę idealnego dla Was. Uważam, że każda z Was powinna jej wypróbować, jeżeli tylko używa podkładów płynnych bądź kremowych, czy do róży, czy korektorów, naprawdę bardzo serdecznie polecam. Jak to pod koniec każdego odcinka mówię, że call me blondie approved. Jeżeli miałyście tą gąbeczkę, to oczywiście dajcie mi znać, czy jesteście niezadowolone, czy jednak wolicie nakładać podkład palcami czy pędzlem. Ja muszę przyznać, że gąbeczki to jest absolutny mój hicior z 2 ostatnich lat, więc bardzo serdecznie Wam mogę je polecić, ale oczywiście wygrywa Real Techniques Miracle Complexion Sponge. Za dzisiaj Wam bardzo serdecznie dziękuję i widzimy się już w sobotę, w niedzielę i w poniedziałek w nowych odcinkach. W sobotę Wam wszystko wytłumaczę, więc mam nadzieję, że widzimy się w sobotę w godzinach wieczornych. Buziaczki, pa, pa!